Fatalne warunki drogowe to spore wyzwanie dla kierowców i pieszych, ale też miejskie służby zajmujące się utrzymaniem dróg mają co robić. Po opadach śniegu z początku tygodnia miasto spowiło się bielą, niestety czasem zbyt głęboką, by móc swobodnie się przemieszczać. Po miejskich ulicach, według informacji Zarządu Dróg i Zieleni, jeździło 13 pojazdów do zimowego utrzymania dróg, a kolejne 6, tym razem ciągników, odśnieżało chodniki i ścieżki rowerowe. Mimo to na wielu przejściach dla pieszych można było tylko pomarzyć o faktycznym przejściu. Sporo problemów było też na fragmentach dwupasmówek. Tam wszelkie zjazdy umożliwiające zawrócenie były zasypane śniegiem. Trzeba jednak przyznać, że przy nawracających opadach śniegu utrzymanie nawierzchni komunikacyjnych w dobrym stanie było praktycznie niewykonalne. Poniedziałkowa blokada drogi sprawiła, że ciężarówki zgodnie z zaleceniami policji pojechały starą ósemką, a stan tej trasy był opłakany. W miarę przyzwoite warunki były na drodze dopiero na odcinku między Suwałkami a Jasionowem. Lokalne drogi wiodące przez powiat suwalski również nie były w stanie dającym kierowcom poczucie bezpieczeństwa czy pewność dotarcia do celu. W środę sytuacja na drogach i chodnikach była już nieco lepsza, ale spadek temperatury, który nastąpił nocą, zaskoczył już nie drogowców, ale kierowców. Wiele aut odmówiło posłuszeństwa nie z powodu grubej warstwy śniegu na parkingach, a temperatury, która spadła poniżej minus 20 stopni Celsjusza. W takich uwarunkowaniach wszystkim, zarówno kierowcom, jak i pieszym, nie jest łatwo. Jednak nie zwalnia to żadnej z tych grup z odrobiny wyobraźni i rozumienia praw fizyki. Piesi dość często zapominają, że w warunkach, jakie są na jezdni, kierowca jadący nawet z dużo niższą prędkością niż dozwolona, może mieć duży problem z zatrzymaniem się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. Ci zaś, z uwagi na niską temperaturę, stanowczo egzekwują swoje uprawnienie i bez dokonania oceny sytuacji wkraczają na jezdnię, nie dając kierowcom większych szans na reakcję w postaci zatrzymania pojazdów. Apelujemy do obu grup. Włączcie rozsądek i wykażcie się odrobiną zrozumienia. Warto, by kierowcy nieco delikatniej stawiali stopę na pedale gazu, a piesi przed wkroczeniem na przejście jednak rozejrzeli się i ocenili, czy nadjeżdżające auto ma szansę ustąpić im pierwszeństwa. Z pewnością wszystkim oszczędzi to stresu i zdrowia. Pieszym przypominamy również o konieczności noszenia elementów odblaskowych poza terenami zabudowanymi. Będąc widocznymi z większej odległości, dajecie sobie szansę na przeżycie.